Okre łapcągi TV, witam. Pytali Tomajo, co się dzieje w 140. W 140 dzieje się właściwie nie, z jednej strony niewiele, a z drugiej strony dzieje się całkiem dużo ciekawych, fajnych rzeczy, nad którymi sobie tutaj prowadzę moje prywatne badania. 140 zrobiło się low-tech. Zrobiło się już jakiś czas temu, ale tak właściwie to miałem zacząć od... Ile to już czasu, jak ja pokazałem to akwarium takie golusieńkie, pełne wody i mówiłem, że to będzie akwarium, będę z tego robił akwarium roślinne. Sprawdziłem sobie, znaczy właściwie nie było co sprawdzać. Odcinek numer 2, Mokrych Łapsk. 2 lata i 7 miesięcy temu, no mam zryw, kurczę, no z takim refleksem to mógłbym być nawet, z taką cierpliwością to chyba mógłbym być prędzej leśnikiem niż akwarystą, ale dobra, tak, ponad 2 lata to akwarium jest blokowane przez różne historie. Pierwsza blokada zakładania tego akwarium to były te nieszczęsne 3 Perualtum Nanae, które miały tu być tylko 5 do 6 miesięcy, tak żeby zdrowy skalar powinien tyle odrosnąć, żeby mógł je wpuścić. A skończyło się to, jak się skończyło. Dalej. Później ogryzek znowu. I ogryzka reanimowałem w tym. I ogryzek też się zawinął. Tak naprawdę dzisiaj, jakbym te ryby kupił, mam osmozę, mam już troszeczkę więcej w głowie na temat ryb trudnych. I może by to się udało, ale wtedy... No cóż, wyszło jak wyszło. Potem barwieńce za małe kupiłem. Też sru tutaj. Potem postanowiłem zacząć bawić się w tym akwarium. Zaczynać bawić się w nawożenie słupa wody przy pomocy soli. Tak naprawdę to jest pierwsze akwarium, które otrzymało z mojej ręki solę lepiej lub gorzej. W pierwszym momencie to nawet wyszło świetnie. No a potem zacząłem kombinować. No tak. Cóż ja z tym akwarium zrobiłem z 5 miesięcy temu? Postanowiłem sprawdzić, jak to się roślinnie ma, jak się zdejmie to CO2 i się no, po prostu zabierze nawozy. Naczytałem się książki Diany Wolstad, która mnie bardzo oświeciła w pewnych kwestiach. Zresztą bardzo polecam tą książeczkę, tylko że no, wypadałoby najpierw przeczytać jeszcze innych, łatwiejszych kilka i troszeczkę się w akwaria pobawić. Ale mniejsza o to. Pojęcie low-tech tak naprawdę doskonale znamy wszyscy. Na koniec postaram się także zasumować właściwie, co to ten low-tech jest. W tym momencie to działa sobie systemem low-tech, ale co się stało po zdjęciu CO2 i po odebraniu akwarium, po odcięciu nawozów? No, oczywiście wywaliło glonami. Dlaczego tak się stało? Bo dzisiaj tak sobie myślę, że najpierw powinienem odciąć się nawozy, a z CO2 jeszcze skontynuować z 2-3 tygodnie, żeby rośliny zjadły ze słupa wody to, co tam było. A ja po prostu zdjąłem wszystko na hura. I to też był w jakimś sensie eksperyment, co się stanie. No oczywiście wybuchło glonami, rośliny wpadły w szok. Ale olałem to akwarium. Po prostu, dobra, niech sobie stoi akwarium prowadzone na zasadzie przewróciło się, niech leży. To jest taki magazynek, komórka, to jest właściwie w tym momencie więcej poligoniak. No i akwarium długo dochodziło do siebie. Pomyślałem sobie, że na ten nadmiar substancji w słupie i na obcięcie światła świetnie nada się pistia. Jakieś ostatnie zmęczone sadzonki pisti miałem. Pistię wrzuciłem, pistia po prostu wykipiała z tego akwarium. Odcięła światło i zeżarła ze słupa wody, co było do zjedzenia. I akwarium się zbalansowało elegancko. Tak naprawdę chciałem założyć low-techa na takiej zasadzie inspirowanego właściwie książką Diany Wolstad w oparciu o jej założenia. Ale skoro jeszcze mam czas, skoro jeszcze się nie, jeszcze go nie robię, to pomyślałem sobie, że już sobie zacznę się tak bawić i w sumie dobrze to wniosło. Tak naprawdę zobaczyłem, że no, tak jak mi się wydawało, że epifit totalny, czyli mikrozorium tutaj ucierpi i ono tu jest nawet niebrzydkie, ale ma jakieś tam czarne plamki, jakieś coś, jakieś w pierwszym momencie straszne szopka właśnie przeszła. W tym momencie jeszcze
Jeszcze rośnie, jeszcze wszystko jest, ale tak naprawdę chyba nie planuję tej rośliny później tutaj, jak już zostanie akwarium założone. Kryptokoryny, te, które widzimy, to te, które nie chciały rosnąć w 220. Ludwigia repens pójdzie wszędzie. Ludwigia arcuata, takie nędzne kłykcie tam są, bo ja ją całą wyciąłem, kiedy mi arcuate glony zabiły w 220. Także, ale i tak widać, że odbija i odrasta. Światła jest z panelu, światła jest może 0,6 W na litr, ale jak z 2 tygodnie nie powyrzucam PC, to w tym akwarium przy dnie jest może 0,2 W. I rośnie. Co prawda muszę przyznać, że anobiasy wyglądają zdrowo, rosną zdrowo, natomiast mam wrażenie, że niektóre drzewa szybciej rosną niż te anobiasy. Ale tak, w Zoltechach akwaria stabilne, akwaria bardzo bezobsługowe tak naprawdę. Ale to wszystko idzie ładnie, zdrowo, a wolno. No. Walisneria i zwykła, i Gigantea, wydaje mi się, że nawet i lepiej sobie daje radę jak w high-techowych warunkach. Kryptokoryn również, a to chyba ze względu na ten balans. Dobra, zwierz. Jaki się tu zwierz ostał? Razbory Galaxy z 19 trafiły tutaj parę tygodni temu. Z tego względu, że niby wszystko było ok. Obserwowałem, że po prostu słabo się te rybki chowały w tej 19. Z początku zostały wprowadzone jako ograniczenie, jako ogranicznik liczebności krewetek, ale nie dały rady. Krewetki je po prostu opanowały, więc skoro krewetek wyprzedałem ponad stówkę jak na razie, to stwierdziłem, że razborom tutaj będzie lepiej. One po prostu miały jakieś, nie są chore, ale jakieś tak nie miały apetytu, bały się wypłynąć do lustra wody po jedzenie. Często się chowały tam, gdzie mogły, w ciemności, więc ta duża ilość światła, małe akwarium, całkiem mocny prąd z tego filterka chyba im nie służył. Tu widzę, mają się lepiej, wyglądają szczęśliwiej. Dwa zwinniki Blechera, miałem 8, zostały mi 2. Cóż się stało? Dwa mi zdechły, dwa zachorowały i zdechły. Na co to zachorowały? Spuchły bardzo, ja podejrzewałem posocznicę. Jednego zutylizowałem ja, drugi zawinął się sam. Także dwa zdechły, a dwa czy trzy zdechły, bo wiem, że cała reszta wyskoczyła. Ja mam szybę na tym akwarium i dosłownie taką szczelinę i dały radę. Nawet w jednym z filmików, gdzie pokazywałem burdel, znalazłem jednego suchego. No trudno, no ich wybór. Te zwinniki sobie tutaj też zostaną prawdopodobnie. Ewentualnie nie zrobię takiego myku, że troszeczkę rozdzielę barwieńce i pozostawię 4 barwieńce w 220, tutaj wrzucę ze 4, a w 220 zaaplikuję małe statko tych zwinników Blechera, a tutaj niepodzielnie plan, znaczy bezzmiennie plan, ten plan został na stado, spore stado neonów czerwonych. No i to górami jeszcze, z którym tak naprawdę nie wiem, co mam zrobić, ale mam do niego trochę sentyment. Wiecie dlaczego? Dlatego, że 6 lat temu, jak wracałem do akwarystyki po prawie 10-letniej, czy nawet dłużej przerwie tutaj w Anglii, to była, teraz sobie zdałem sprawę, jak sobie przypomniałem, to było w ogóle pierwsze akwarium, które kupiłem do tego pokoju i to była pierwsza ryba, którą kupiłem do tego akwarium i cały czas duży samiec plamisty, marmurkowy, dwuplamisty, jeden chuj, bo to wszystko to samo jest tak naprawdę. Ostał się jak na staruszkę, a to wygląda na całkiem na młodzieńca. Dobra, i na koniec tak naprawdę parę słów. Aha, jeszcze tak reasumując, dlaczego to trwa tak długo? Bo po tym skalarach, po tych barwieńcach, po ogrysku, po tym, po tamtym, wymyśliłem sobie malowanie w tym pokoju i byłoby bezsensem, gdybym zakładał to akwarium, po czym je przestawiał, malował. Jak łatwo mi będzie tutaj pomalować, to ten, kto był w tym pokoju, wie, o co chodzi. Nie będzie łatwa operacja, ale dzisiaj jest czwartek, wy sobie to prawdopodobnie oglądacie w sobotę, więc właśnie jak wy to oglądacie, to ja już prawdopodobnie coś tam sobie skrobię, ewentualnie pędzluję. Mam przynajmniej taką nadzieję, no, w ten weekend mam zamiar manewry rozpocząć uroczyście. Dalej, baniak. Baniak sam w sobie, muszę się Państwu do czegoś przyznać. Ten baniak się nazywa 140. Zaraz mnie wszyscy zbiją.
I ja, kupując to akwarium 6 lat temu, kupiłem je na eBayu używkę i pytałem się, proszę pani, ile litrów ma to akwarium? Ona mówi, że ona nie wie. Takie jest, no takie duże, no tak z 2 stopy ma. Bo oni na stopy się liczą. Nieważne. I ja powiedziałem do pani, dobrze, proszę pani, to niech mi pani wyliczy zewnętrzne wymiary tego akwarium, to ja już se sam wyliczę. Znaczy niech mi pani poda wymiary akwarium, to ja już se sam wyliczę. I ta pani wyliczyła. No ja sobie policzyłem, wyszło mi 140 litrów. Fajnie. I tak zaczął się kanał. Ja się olałem, no 140 to nieważne. Zaczął się kanał, mówiłem o 140, już mi tak zostało. A tak naprawdę, proszę państwa, to ta pani zmierzyła mi wymiary akwarium wraz z pokrywą oświetleniową, wraz z tą listwą plastikową na dole, więc z tych wymiarów rzeczywiście wyszło mi 140, a tak naprawdę to jest klasyczna 80, a to jest 120, chyba to jest chyba 120 litrów, nie wiem, 120 albo 125. To ma 80 na 40 na 35, ewentualnie 80 na 45 na 35. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to akwarium idzie na śmieci. Kupiłem jako używkę, pracuje u mnie już 6 lat, zaraz się filmik urwie. Na moment akwarium pracuje sobie u mnie już 6 lat, mindrowałem przy konstrukcji. Kto ogląda Mokre Łapska, ten wie, że jak mi pierdolło 200-litrowe akwarium, to nic się nie stało, skończyło się dobrze, ale przyznam szczerze, lekki uraz mam. I postanowiłem szkiełko wymienić na nowe. I akwarium, kiedy będę już zakładał, to to już wtedy będzie 140, będzie miało 88 albo 90 cm długości, 45 wysokie, 40 szerokie, więc będzie ciut dłuższe i ciut głębsze. I prawdopodobnie Neberut to będzie miało 144 litry, więc akurat 140. Tak, no także wymyśliłem sobie mimo wszystko zmianę szkiełka na nowe. Także moje 140 jest 120, co się nazywa 140. Raz bolilol. Tak. Dobra, na koniec dla ludzi niewtajemniczonych tak naprawdę, co to ten low-tech jest i czym się różni od high-techa? Otóż ja zafascynowałem się podejściem low-techowym a la Diana Wollstatt. Tylko że Diana Wollstatt pisze w swojej książce, że akwarium low-tech to jest akwarium bez sztucznego nawożenia, bez podawania dwutlenku węgla, o umiarkowanym oświetleniu, ale akurat Diana Wollstatt nie wyklucza dobrego i nawet mocniejszego oświetlenia na akwarium typu low-tech. Jeżeli jest balans, to więcej tego światełka nie powinno krzywdy zrobić, natomiast ona opiera tą swoją teorię low-tech na tym, że są to akwaria zbudowane na podłożach glebowych, czyli ziemia, ziemniak w substracie. Ja uważam, że tak naprawdę low-tech wcale niekoniecznie musi być na ziemi, to może być na gołym żwirze, a wzbogaconym o jakieś kulki gliniano-torfowe, jakieś takie naturalne nawozy podżwirowe, ewentualnie może być to i nawet sam goły żwir, który z czasem również stanie się żyzny, ale tego czasu będzie trzeba długo, a nam się czekać nie chce. Z początku tak w takim akwarium raczej nic rosło nie będzie. Także dalej, czy low-tech jest akwarium nienawożonym? Nie zupełnie tak jest. Jest nawożony tym, co wywali ten bogaty substrat do słupa wody, ale tego za dużo wywalonego być nie może. Stąd z początku na ziemniakach podmieniamy tej wody troszeczkę więcej i używamy takich roślin typu przejściowe, typu jakieś, nie wiem, ja używam pisti i nawet Diana Wollstatt pisze, że w każdym dobrze prowadzonym akwarium low-techowym na glebie jakaś roślina pływająca powinna być, bo założenia Diana Wollstatt mówią, że w wodzie tak czy siak i tak jest zawsze nadmiar substancji odżywczych.
Także roślina pływająca ma tą wyższość nad roślinami w zanurzaniu, że taka pistia, czy taki hiacynt, czy taka rzęsa, czy linobium, czy już mi nic innego do głowy nie przychodzi z roślin pływających, takich wynurzonych, jest taka, że tak naprawdę to tylko ta roślina jest właściwie w wynurzeniu, czyli ma olbrzymi dostęp do dwutlenku węgla z atmosferycznego powietrza, a żarełko ciągnie z akwarium. Więc zwiększa masę roślinną. Przy ziemniakach powtarzam każdemu i wszystkim tym, co pytają i chcą wiedzieć, od razu trzeba to obsadzić ogromną ilością roślin, nawet więcej niż w przyszłości planujemy. Są też tacy, którzy wrzucają na przykład rogatka garściami, żeby ten rogatek wyżerał to, czego jest za dużo. Czy akwarium lotek jest nie, akwarium jest nienawożonym? Niezupełnie. Lotek jest nawożony wraz z podmianami wody. I w lotekach twarda woda to nie ból. Mimo tego, że ja mimo wszystko będę kranówę lekko rozcieńczał z osmozą, ale tylko dla jej rozcieńczenia. Natomiast nie będę jej mineralizował, dlatego że tam jest masa mikro i żelaza i w mojej kranówie fosforu aż za dużo, więc to sobie będzie tam nawozić to akwarium. W tym momencie podmiany w tym baniaku wyglądają tak, że właściwie to jakby mi się przypomni, ale raz na tydzień 10 litrów albo raz na 2 tygodnie 10 litrów, a zdarzyło się, że i nawet raz na miesiąc 10 litrów. Nic praktycznie przy tym akwarium nie robię, przycinek jedna była. Jedna była przycinka, tą Ludwigię przycinałem i arkłatę wyrżnąłem do tego. Dalej o lotechu. Mówi się, że powinno być nie za dużo światła. Oliwek no, o tym mówi. No różne są opinie. Na pewno im więcej tego światła, tym troszkę trudniej będzie to opanować, ale nie powinno być problemu jak z akwarium takie ukiszone i zbalansowane. Tak naprawdę polecam, jest to kompletnie różne spojrzenie na akwarystykę roślinną niż akwarystyka roślinna high-techowa. To są dwa kompletnie różne bieguny, dwa różne podejścia tak naprawdę do tej samej sprawy i mnie to fascynuje strasznie, że oba działają. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Jedno i drugie tak naprawdę wcale nie jest takie proste, chociaż uważam, że początkującym, jeżeli by chcieli mieć akwaria roślinne, polecam lotechy. Jeżeli się nic nie spieprzy na początku i się wszystko zrobi według przepisu, to naprawdę niewiele trzeba, żeby to akwarium sobie samo zadziałało i żeby nie mieć problemów z glonami, żeby to było akwarium, które jak dużo pracujemy i nie mamy czasu na nic, taki baniak będzie wymagał raz na 2 tygodnie podmianki wody i to takiej drobniuśkiej i najwyżej czyścikiem po szybach pojeździć. Cięcia to będzie wymagać raz na 2 miesiące może. Najwyżej się, tak jak w moim przypadku, tą pistię tam do śmieci trochę wyrzuca. Komu mogę, to rozdam, a komu nie mogę, to po prostu nie rozdam. No, jeżeli muszę, to po prostu wyrzucam. Także stąd za moimi plecami high-tech rozbestwiony. Po mojej lewej taki medium tech o niesamowitej ilości światła, mówię tu o krewetkowni. Na krewetkarium z welwetami to się nie liczy, bo to nie jest akwarium roślinne, tam mech rośnie dla krewetek. A to jest klasyczny low-tech i jeszcze będzie jeszcze bardziej. I sam jestem ciekawy, jak to będzie pracować. Czy ja o tego wszystko powiedziałem? Oczywiście na pewno o wszystkiego nie powiedziałem, jak na przykład filtracja, no niektórzy w low-techach podchodzą do tego, że filtracja właściwie ma robić za śmigło, które tą wodą miesza, żeby się te składniki dobrze rozchodziły po akwarium. Ale jeszcze zapomniałem o tym nawożeniu. Jedna rzecz to podmianki wody. Broń Boże odmulać low-techa, bo w tym momencie to całe koryto rośliną zabrane. Wszystkie akcje z glonami w naturalny sposób. Tutaj mam 6 ampułek, ślimaki, siniaki, jak na nie mówię. Znaczy one są niby niebieskie, ale dla mnie one są sine i mają skorupkę. O, jeden sobie idzie tutaj. Jest.
Taki jest, ale nie chcę pokazać sinej stopy. Takie niedokrwiałki to są. I dalej, co z książki Diany Wolstad też chcę przytoczyć, bo to jest ciekawa sprawa. Oczywiście Diana Wolstad jest walniętym naukowcem, a walnięty naukowiec zrobi takie rzeczy jak na przykład. Pomijając już fakt, że Diana Wolstad pisze w swojej książce o kwestii takiej, że na przykład nawożenie Lotecha odbywa się przy pomocy karmienia ryb. Przy pomocy karmy dla ryb. I ona ubiera to słowa w taki sposób, że paradoksalnie wszystko, co żyje na ziemi, różni się od siebie. Ryby, zwierzęta, ptaki, ssaki, płazy, rośliny, sraty, taty. Ale tak naprawdę wszystko, co żyje, składa się praktycznie z tych samych pierwiastków, tylko że w różnych proporcjach. Jakieś tam drobne różnice występują, ale tak naprawdę wszyscy potrzebujemy i azotu, i węgla, i węglowodanów, i witamin, i tak dalej, i tak dalej. Więc ona na przykład mierzyła wagę karmy, którą podawała do akwarium przez 2 miesiące, po czym po 2 miesiącach wycięła przyrosty roślin przez te 2 miesiące, ususzyła i porównała wagę podanej karmy do akwarium oraz roślin, które na tej karmie wyrosły, i co się okazało, że waga się prawie że zgadzała. No, także to nie jest do końca tak, że akwarium nienawożone sztucznie nie jest nawożone wcale. W lotach oczywiście rybki muszą być, jeżeli nie ma żadnych zwierząt, nie, właściwie chyba nie możemy mówić o podejściu typu low-tech, ale w każdym razie, no już zapomniałem co chciałem powiedzieć, ale mnie się bardzo ta teza podoba. Tak naprawdę te 20 lat temu to wszyscy żeśmy mieli low-tech, tylko nikt sobie z nas tego, sprawy z tego nie zdawał, że jedziemy jakimś tam konkretnym systemem, który zostanie opisany jako profil prowadzenia akwarium roślinnego. Nie wiem, no tak naprawdę to ja mam nadzieję, że widzicie, i ja pokazuję to akwarium w tym stanie, w takiej formie po raz ostatni. Mokry łapska na razie. Kąty, miejsce dla odpadków, bo w te kąty nikt nie zagląda. Łatwiej taki całkiem znośnie, może czasem coś wyrośnie.